Czas na rozmowę w faktach RMF FM. W warszawskim studiu Krzysztof Berenda i jego gość. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Naszym gościem pani redaktor Krystyna Kurczap-Redlich. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziennikarka, kremlinolożka, putinolożka, wieloletnia korespondentka w Moskwie, autorka kilku książek o Putinie, jak również autorka kilku filmów o wojnie w Czeczenii. Tak, tak. Zgadza się, więc... Tak. Pani zna Putina, wie, co jest w jego głowie, zna jego obraz, przynajmniej najbardziej z nas wszystkich. Czy on jest szaleńcem? Nie, szaleńcem nie jest, ale na pewno nie jest człowiekiem o zrównoważonej psychice i nie jest człowiekiem o systemie myślenia, który byłby dostępny dla innych. Po prostu trzeba rozumieć, że Putin jest... odrębnym zupełnie, odrębną osobowością. Jaki on ma teraz plan? O co mu chodzi? O unicestwienie Ukrainy. Po co? Nie po co, tylko dlaczego. Dlatego, że on nigdy nie uznał rozpadu Związku Radzieckiego. Jest, moja książka nazywa się Wowa Wołodia Władimir, dlatego, że Władimir Władimirowicz, czyli dorosły Putin, nigdy nie wyrósł z małego Wowy. A mały Wowa wyrósł w Związku Radzieckim, który kochał i który był dla niego absolutną doskonałością. Ukraińcy zaczynają odpierać Rosjan z okolic Kijowa. Widać także niektóre miejscowości w okolicach Chersonia także są odbijane. No, Moskwa wyraźnie teraz jest w defensywie. Sama ogłasza, że zaczyna trochę się cofać na Donbas. Czy Putin jest człowiekiem, który potrafi powiedzieć sobie do lustra, kurczę, przegrywam? Nigdy w życiu. Putin nigdy nie przegrywa, dlatego że on tego nie dopuszcza do świadomości. Jest to świadomość absolutnie narcystyczna, człowieka zupełnie zakochanego w sobie i nigdy on nie dopuszcza do przegranej, bo kiedy już jest przegrany, to tym bardziej rzuca się na przeciwnika. A to jest człowiek, który potrafi się bać? Można go przestraszyć? On się boi od urodzenia, ale to jest człowiek, który walczy z tygrysem, jeśli ten tygrys jest wcześniej na środkach nasennych. Więc Putina przestraszyć nie można, ponieważ nikt mu w tej chwili nie powie do końca, w jak fatalnej sytuacji jest armia rosyjska. Ludzie się boją Putina. Nie on boi się ludzi, tylko ludzie się boją Putina. Boją się powiedzieć mu prawdę. Więc Putin... ponieważ on nie korzysta z internetu, ponieważ nie ma żadnego dostępu do, z własnej woli, do innych informacji niż te, które są mu dostarczane, więc żyje w świecie zamkniętym, żyje w świecie własnej wyobraźni o rzeczywistości, która nie istnieje. Tylko w tej rzeczywistości to okropna armia nazistowska, ukraińska ośmiela się jeszcze przeciwstawiać wspaniałej armii rosyjskiej. I o tym porozmawiamy teraz w ciągu dalszym naszej rozmowy z panią redaktor w naszym radiu internetowym RMF24, na stronie rmf24.pl, a także na naszych mediach społecznościowych. Już teraz zapraszam. Cały czas naszym gościem jest pani redaktor Krystyna Kurczap-Redlich. Czy da się dogadać z Putinem, czy trzeba go rozłożyć na łopatki całkowicie? Absolutnie się nie da dogadać z Putinem, dlatego że świadomość Putina jest przerażająca. Ja przez wiele lat, słysząc jego totalne kłamstwa w sprawie Czeczenii, na przykład myślałam, że on myśli co innego niż mówi. To znaczy on mówi kłamstwa, ale wie, jaka jest prawda. Otóż nie. Okazuje się, że jest to osobowość, która nie przyjmuje prawdy do świadomości, prawdy, która jemu nie odpowiada. Więc tak jak w 1999 roku, kiedy zaczął wojnę w Czeczenii, przy pomocy aktów terrorystycznych organizowanych przez FSB, nie wiem, starsi państwo pamiętają wysadzania domów w Moskwie, w Rosji. Tam była Moskwa, Bujnak, Wołgodonsk. Wysadzanie bloków z własnymi, niewinnymi zupełnie mieszkańcami po to, żeby stwierdzić, że są to akty terrorystyczne organizowane przez Czeczenów. Więc on to mówi, mimo że doskonale wie, iż przygotowała to Federalna Służba Bezpieczeństwa, ponieważ on stał na czele tej służby przez przeszło rok. I wtedy właśnie przygotowywano te wszystkie akty terrorystyczne. Tym niemniej on twierdził, że to na pewno Czeczeni, a nie FSB. Więc niech psychologowie i psychiatrzy wypowiedzą się na temat takiej umysłowości. To żebyśmy spróbowali zrozumieć pewne sceny, które mogą dziać się za murami Kremla.
Generałowie jasno mówią, analitycy, tak, Rosji nie udało się osiągnąć sukcesu, nie udało się w 2-3 dni zdobyć Kijowa, więc możemy powiedzieć, że jest jakaś porażka. Czy ktoś mu o tym powie? Wyobraża pani sobie, że na przykład Szojgu przyjdzie do Putina i powie, Wowa, przegrywamy, albo panie prezydencie, przegrywamy, a ten powie, o rany, rzeczywiście przegrywamy? Czy Putin wtedy powie, nie, nie przegrywamy? Cały czas się zastanawiam, czy Szojgu będzie miał odwagę mu to powiedzieć. Większość z państwa może oglądała posiedzenie Rady Bezpieczeństwa tuż przed agresją 24 lutego. 23 odbyła się wszędzie, we wszystkich telewizjach widoczna Rada Bezpieczeństwa, podczas której siedzący na podwyższeniu Putin odpytywał swoich ministrów, wołał ich do mikrofonu, po to, aby potwierdzili, że trzeba zaprowadzić porządek w Republice Donieckiej i Ługańskiej, w republikach, które w 2014 roku, których część została spacyfikowana przez Rosjan i że należy im się niepodległość. Otóż wszyscy oni szli jak na ścięcie. Jeden z nich, w końcu szef wywiadu, Naryszkin, aż się jąkał. Putin go nieustannie poprawiał. Zdajmy sobie sprawę z tego, co myśleli ci ludzie, kiedy bladzi mężczyźni z podkrążonymi oczami mówili tak, tak trzeba, tak, tak trzeba i mówił to także minister obrony Szojgu. Potem, kiedy już zaczyna armia rosyjska przegrywać, Szojgu znika. Podobno ma zawał serca. Teraz znowu się pokazuje blady i znowu z podkrążonymi oczami. Czy on ma odwagę powiedzieć Putinowi, jaka jest prawda? Nie wiem. Wiem, że już pośmiertnie zostało odznaczonych ponad 5 tysięcy żołnierzy tam poległych w Ukrainie, ale przecież poległo ich dużo więcej. Przecież 7 generałów nie żyje. Słuchajcie, w czasie całej wojny czeczeńskiej, która trwała bardzo długo, nie zginął ani jeden generał. Jeden zginął, bo był zastrzelony w samolocie, w śmigłowcu. Ale zabicie generała jest sprawą niesłychaną. To, że tam biorą udział generałowie na froncie, świadczy o tym, że morale rosyjskiej armii jest tak słabe, że musi się pojawić generał, by ich zmobilizować do działania. Czy Szojgu o tym mówi Putinowi? Według mnie nie ma na to odwagi. To oni żyją w jakimś świecie, w jakimś pałacu fikcji? Tak, absolutnie. Ale pani mówiła, że on sam nie korzysta z internetu, albo zastanawiamy się, czy ktoś powie Putinowi, że przegrywa. Jaki on ma dostęp do zewnętrznego świata? Czy to jest człowiek, który przewija sobie w telefonie, co tam widać na Twitterze, czy na Facebooku, czy na Wkontakcie? W jakim telefonie? Sorry, winę tu. On przecież w ogóle nie posługuje się komórką. Nikt go nigdy nie widział z telefonem komórkowym. To telefon stacjonarny, noże. Fax i tak on dalej? On ma telefon komórkowy, ale używa tylko do prywatnych porozumień ze swoimi córkami, które teraz są za granicą i cała jego rodzinka najbliższa jest w Szwajcarii oczywiście. Ale zawsze widzimy go przy telefonie stacjonarnym. Jeżeli patrzymy na jego bunkier, w którym siedzi jeden, drugi, piąty, bo tych bunkrów jest bardzo dużo, więc zawsze jest monitor komputera z martwym obrazem, na którym jest Kreml. I koniec. To jest człowiek, który przez lata, ja w to nie wierzyłam, pisząc jego biografię, sprawdzałam to wielokrotnie. Otóż byłam przekonana, że on, który włada językiem niemieckim znakomicie, mógłby przecież, angielski też zna na tyle, żeby korzystać z informacji, mógłby korzystać ze źródeł zagranicznych, jakichkolwiek. Otóż nie. W jego sali gimnastycznej, w jego różnych pałacach jest telewizor, ale w tym telewizorze są wiadomości rosyjskie. No więc ten człowiek karmi się wiadomościami, które powstają pod jego kontrolą. A dlaczego teraz nie korci go, żeby otworzyć sobie w internecie, tam wejść na stronę, skoro mi po niemiecku, nie wiem, Deutsche Welle, czy zobaczyć jakiś BBC na przykład, skoro też rozumie angielski? Po co? Sam nikt nie widzi, że on to ogląda. Naprawdę nie korci go to? Zadawałam sobie wielokrotnie to pytanie, nie wierząc, że może na nie paść odpowiedź negatywna. Otóż nie, dlatego że on uważa, w 2019 roku napisał ogromny artykuł, on czy nie on, wszystko jedno, i wygłosił wielkie przemówienie, że demokracja liberalna się kończy, że Zachód wreszcie gnije. On ma cały czas przekonanie, że rosyjska kultura z jej całym
totalnym zacofaniem, jest o wiele wyższym, to przedstawia o wiele wyższy stopień kultury niż kultura Zachodu. Kultura Zachodu gnije i cóż on widzi w tej kulturze Zachodu? Głównie to, czego nie rozumie, czyli sprawy gejów, lesbijek i tak dalej. Mówi, no tyle się płci pojawiło, że przecież ja nie mogę się ale w tym... Ale sam mieszkał w Niemczech przecież. Zaraz. To znaczy co mieszkał... to za Niemcy, prawda? On przede wszystkim mieszkał w NRD, bo przypominam młodszym, że była Niemiecka Republika Demokratyczna i Niemiecka Republika Federalna. On został wysłany do NRD teoretycznie jako szpieg, ale to nie był szpieg nielegal, tak zwany, czyli prawdziwy szpieg, który gdzieś tam prowadzi jakieś handle, jakieś... Szpieg maskujący się, tylko on pracował jako kagiebista, jako wysłannik KGB, czyli specjalnej służby w Dreźnie, które było miastem demokratycznym w tym. I oni współpracowali ramię w ramię ze Stasi, czyli służbą specjalną tejże Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Więc powiedzenie, że on przesiąkł jakąś kulturą Zachodu jest nieprawdą. On tę kulturę Zachodu negował od samego początku. Ona jest według niego zgniła i to Zachód powinien się podporządkować Rosji. I w tej chwili propaganda jest zbudowana na totalnym science fiction. To Zachód jest nazistowski, to Zachód jest faszystowski. Faszystowski Zachód łącznie z faszystowską Ukrainą napadli na spokojnych obywateli rosyjskich w Ukrainie, faszystowskiej, nazistowskiej, którą trzeba bronić przed tymi zbrodniczymi banderowcami. Naszym gościem cały czas jest pani redaktor Krystyna Kurczap-Redlich. Ktoś, kto przeczytał pani książkę Wowa, Wołodia, Władimir, tajemnice Rosji i Putina, pewnie zna odpowiedź na to pytanie, które teraz zadam, ale nie wszyscy jeszcze czytali tę książkę, choć zachęcam. Co to jest za człowiek? Jakim on był człowiekiem? Czy to jest mały, zakompleksiony człowiek, który teraz mści się na tych, co go w dzieciństwie gnębili i teraz ma guzik atomowy? Czy on może był rozrabiaką i lubił po prostu bić ludzi? Z jakiego on tła pochodzi? Oczywiście. Moja książka spotkała się z krytyką po powstaniu, właśnie po jej powstaniu. Właśnie z tego powodu, że tam jest trochę psychologii. Nie za dużo, bo nie jestem psychologiem. Jest na tyle psychologii, na ile człowiek bada drugiego człowieka. Otóż ten prezydent wielki miał fatalne, straszne dzieciństwo, podczas którego był bity, poniewierany z różnych powodów, dlatego że on jest w gruncie rzeczy nieślubnym dzieckiem. Jego oficjalna biografia jest fałszywa, ponieważ to nie ten ojciec, nie ta matka, nie to miejsce urodzenia i nie ta data. On jest starszy o 2 lata, niż mówi jego prawdziwa metryka. Tak czy inaczej, był poniewierany we wczesnym dzieciństwie i przez ojczyma Gruzina. Potem dostawał baty od swojego oficjalnego ojca, z tym, że dostawał baty w... tamten go nienawidził, tamten pierwszy ojczym, ale drugi zapewne go aprobował, z tym, że uważał, że tak trzeba wychowywać chłopaka. Wychowywał się na podwórku leningradzkim, pełnym chuliganerii i ówczesnych przestępców, bo taki był wtedy czas, że po amnestii, która nastąpiła po śmierci Stalina, wypuszczono milion prawie przestępców z więzień, z łagrów. Ale to był taki mały chłopak, który musiał sobie radzić na osiedlu, czy on był takim gopnikiem, co latał z nożem? To nie było osiedle, to było, on się wychował na podwórku, taki podwórko studnia, otoczone domami, gdzie byli chłopcy, którzy wiedzieli, że on nie jest tym synem tych ludzi, że on się nie urodził w tej rodzinie i pewnego dnia jego przybrana matka przyprowadziła go na podwórko i powiedziała: chłopcy, to jest mój syn Wowa, bądźcie dla niego dobrzy, nie prześladujcie go. I oni doskonale wiedzieli, że on się nie urodził w tej rodzinie, nikt nie widział tej matki w ciąży, nikt nie widział go nigdy w wózku dziecinnym, no przecież na takim podwórku wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą. I Wowa musiał się bić. Od początku wybijał już w Gruzji, gdzie się wychowywał od 3 do 10 roku życia, zapisał się na sambo, czyli samoobaronę, i tam nauczył się bić. To kontynuował także w Leningradzie, gdzie zapisał się do klubu judo.
który to klub uratował go przed drogą totalnego przestępcy. Czyli co, jakby nie był bandytą politykiem, to byłby bandytą pospolitym? Bardzo ciekawa jest jedyny jego prawdziwy wywiad z nim. Tuż przed tym, jak został prezydentem, czyli przed marcem 2000 roku, troje dziennikarzy przeprowadziło z nim wywiad, który nazywa się Z pierwszej ręki, od pierwowolica. I oni mówią tak, no panie prezydencie, ale przecież bardzo późno został pan pionierem, ponieważ każde dziecko w Związku Radzieckim od 7 roku życia musiało być w pionierach i tylko małych przestępców do pionierów nie przyjmowano. A on mówi, no nie obrażajcie, oczywiście, że nie byłem pionierem, ja byłem chuliganem. I to mówi z pełną dumą człowiek, który za 5 minut ma zostać prezydentem. I psychika chuligana małego, czyli człowieka, który zawsze zwycięża poprzez siłę i kłamstwo, jemu została. I dlatego właśnie twierdzę, że wszystko, co nastąpiło dalej, czyli wszystkie zbrodnie, wszystkie Czeczenie dosłownie dziesiątki ludzi, które skazał na śmierć, pochodzą z tego, że Władimirowicz nie wyrósł z małego Wowy. Jak pokonać takiego człowieka w związku z tym? Tylko rozłożeniem na łopatki, wybiciem zębów? Wie pan, to jest, zadajmy sobie pytanie, jak można było pokonać Stalina. Stalin jest idolem Putina i był zawsze. 11-letni Putin na tym leningradzkim podwórku, wtedy, kiedy już zdegradowano Stalina i jego kult jednostki, portrety Stalina, które wisiały wszędzie, znajdują się na śmietniku. Mały 11-letni Putin wyciąga taki portret ze śmietnika i ostentacyjnie przybija go na ścianie domu, w którym mieszka. Afera była potem wielka i tak dalej, ale zdajmy sobie sprawę z tego, kim był Stalin. Kim był Stalin dla Putina? Gorbaczow nie wymawiał w ogóle nazwiska Stalina. Jelcyn przecież wprowadził nowy hymn, to znaczy zlikwidował hymn radziecki. Jelcyn wprowadził starą carską flagę z powrotem, zlikwidował komunistyczną flagę Związku Radzieckiego. Putin zaraz po przyjściu do władzy reaktywuje hymn radziecki, melodię hymnu radzieckiego ze słowami zresztą tego samego autora, który pisał słowa do hymnu radzieckiego, czyli Siergieja Michałkowa. Armia rosyjska dostaje z powrotem stary radziecki sztandar. Więc zdajmy sobie sprawę z tego, jaki człowiek przyszedł do władzy. I od kiedy on się pojawił na Kremlu, portrety Stalina można za kliknięciem sobie sprowadzić do domu i powstają popiersia Stalina, pomniki Stalina i cała jego filozofia totalitaryzmu zostaje przywrócona przez Putina. To skoro rozmawiamy o tych odwołaniach do przeszłości, jaki plan na swoją przyszłość, na finisz swojej kariery ma Władimir Putin? Czy on wie, że on nie może oddać władzy, bo zginie? Czy może on liczy na spokojną emeryturę jak Gorbaczow, że on będzie występował w reklamach Pizzy Hut, tak jak się zdarzało Gorbaczowowi? A może chce zostać tak, żeby wszyscy uznali tak, ty jesteś zbawcą narodu, będziesz żył w swoich tych pięknych pałacach, które Nawalny opisuje? Zdajmy sobie sprawę z tego, że każda wojna totalna wywoływana przez Putina powoduje wzrost jego notowań. I co jest efektem usunięcia z przestrzeni medialnej Rosji wszelkich opozycyjnych mediów. Pierwsze, co zrobił Putin, kiedy doszedł do władzy zaraz po tym, co powiedziała po tym hymnie, to była likwidacja świetnej opozycyjnej stacji telewizyjnej. Potem zaczęły przepadać w otchłań przeszłości wszystkie pisma opozycyjne. Została jedna, Nowaja Gazeta, która w tej chwili ledwo dyszy pod wpływem zakazów strasznych, które teraz zaczęły panować w Rosji. I nie ma przeciętny Rosjanin żadnej innej możliwości, jak wiary w to, co mówi telewizja
państwowa, jedna, jedyna telewizja. Czy jaką przyszłość widzi dla siebie Putin? Co on sobie wymyślił? Putin sobie wymyślił, że będzie zbawcą narodu, że on będzie jak za carów scalitelem ziemiel, to znaczy, że on scali wszystkie ziemie rosyjskie dawne, znowu w jednych starych granicach, dlatego, że od kiedy pamiętam, a byłam w Rosji od 90 roku i to jako wolny strzelec, czyli za własne pieniądze pracowałam. Od kiedy pamiętam Putina, on zawsze mówił, że takie republiki jak Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia nie miały prawa domagać się niepodległości. Tam żyją rosyjscy obywatele i oni mają powrócić do rosyjskich granic. A on ma dożywotnio rządzić? On ma oczywiście rządzić dożywotnio. Nie zakłada emerytury. Jego niedawno, to znaczy 2 lata temu było przeprowadzone referendum sfałszowane jak wszystkie. Tutaj muszę powiedzieć, że wszystkie wybory prezydenckie były sfałszowane od pierwszych wyborów po ostatnie i że on ma zagwarantowane rządy jeszcze do 1936 roku. No wtedy już, prawda, może wreszcie by się zdecydował przejść na emeryturę i chciał wprowadzić wszystkie te dawne republiki z powrotem w granice dawnego Związku Radzieckiego. Dlaczego? Dlatego, że tak zwany przeciętny Rosjanin, jak i nieprzeciętny Wowa, nie mogą się pogodzić z utratą czegoś, z czym ja się zetknęłam po przyjeździe do Związku Radzieckiego w 1990 roku. Z utratą wielkości. A czym się ona przejawia? Nas się wszyscy bali. Oczywiście ktoś z Polski niewielkiej nie może zrozumieć radości z tego, że żyje w państwie, którego się wszyscy boją. A jaka była umysłowość i pozostała przeciętnego Rosjanina, przekonałam się w rozmowie z chłopakiem z Pietropawłowska-Kamczackiego, maleńkiej, zapyziałej miejscowości na wschodzie, kiedy go zapytałam, a nie chciałbyś tak żyć w bogatej i spokojnej Szwajcarii? Spojrzał na mnie wielkimi oczami i powiedział, takie małe państewko? Więc my nie możemy zrozumieć mentalności ludzi, którzy żyli od Mongołów po koniec komunizmu w państwie terroru i przyzwyczaili się do tego, że są rządzeni przez terror. Oczywiście, jak w każdym społeczeństwie, jest co najmniej 30% ludzi, którzy myślą inaczej, demokratycznie, ale zdajmy sobie sprawę z tego, że w tej chwili tylko 30% Rosjan ma paszporty zagraniczne, a z nich korzysta 10% i tyle tylko wyjeżdżało na Zachód. To skoro próbujemy zrozumieć, dlaczego Putin nas tak nie lubi, bo dobrze rozumiem, że Putin nie lubi Polaków. Przede wszystkim nami pogardza, bo jesteśmy małym narodem. Po drugie, nienawidzi każdego narodu, który ośmiela się przejawiać dążenie do wolności. Dlatego nienawidził Czeczenów, dlatego nienawidzi Ukraińców, którzy jeden Majdan, drugi Majdan, każdy przeciwko niemu i oczywiście przez niego przekonanie jest takie, że to spowodowane było inspiracjami amerykańskimi i nienawidzi Polaków, dlatego, że jesteśmy narodem nieustannie drącym się, że my chcemy wolności. A poza tym, no cóż, myśmy mieli liberum veto, myśmy mieli przecież królów, wybieraliśmy w wyborach elekcyjnych, co jest nie do pomyślenia w Rosji, gdzie przecież władza przechodziła z cara na drugiego cara i tak dalej. I nie możemy osądzać przede wszystkim Rosjan naszymi oczami. Ich historia nie zawiera takich elementów jak nasze, ani oświecenia, ani momentów demokratycznych. Tam nigdy nie było demokracji. A skoro nami pogardza, z wyjątkiem kilku lat za Jelcyna, który rzeczywiście prowadził rządy demokratyczne. A czy w związku z tym on nam zagraża? Tam tak. W Polsce? Myśli pani, że realne jest to, że gdzieś w jego głowie jest to, że jeszcze zniszczy tych Polaków? Wie pan, jeżeli się posłucha tego, czy zajrzy, nie mogę niestety teraz korzystać z telewizji rosyjskiej, ale jeśli zaglądam na taki portal Prawda.ru, to jak mam kręcone włosy, tak mi się prostują i stają dęba na głowie, ponieważ Polacy są właśnie tym nazistowskim narodem, który zawsze
stał w opozycji do Rosji, która chciała go zawsze wyzwalać. Oni nas przecież 17 września 1939 roku, kiedy napadli na Polskę, oni nas wyzwalali, to znaczy oni wyzwalali ziemie białoruskie i ukraińskie, które były opanowane przez tych wiecznie rządnych terytoriów Polaków. I to my zawsze im oponowaliśmy, to my jesteśmy tym narodem, który zagraża biednemu narodowi rosyjskiemu. A w tej chwili to u nas przejawiają się tendencje tak samo nazistowskie, jak w Ukrainie tendencje banderowskie i nazistowskie. Dlaczego Putin tak mówi? Dlatego, że nie mógł się pogodzić w 2004 roku z totalną jego przegraną, bo on wtedy popierał prezydenta Janukowicza. Janukowicz miał według niego zostać po raz drugi prezydentem i pięciokrotnie przyjeżdżał do Kijowa, pięciokrotnie twierdził, że Janukowicz będzie prezydentem i już mu składał gratulacje jeszcze przed ogłoszeniem wyników wyborów. I nagle okazało się, że Janukowicz przegrał. I to Putin odebrał jako policzek absolutny. I jeszcze ci bezczelni Ukraińcy ośmielili się udowodnić zafałszowanie wyborów i wyjść masowo i stworzyć tak zwaną pomarańczową rewolucję. Wszystko to było plunięciem mu w twarz. Oczywiście on twierdził, że to wszystko działo się z inspiracji ambasady amerykańskiej. Ale dopiero potem zaczęła się w Rosji po pomarańczowej rewolucji antypomarańczowa działalność Putina. On tak się przestraszył działania mas i tego, że masy coś mogą, że ogromnie się bał przeniesienia tego, że masy coś mogą, na teren Rosji. Pani redaktor, została nam dosłownie jeszcze minuta rozmowy, więc jedno krótkie pytanie. Kiedyś ten Putin się skończy? W sposób naturalny lub gwałtowny, jak to się mówi. Kto po nim? Ależ mi pan zadaje pytanie. A pani pomysł, widać ktoś, kto mógłby przejąć władzę po nim? Taki sam, ktoś gorszy, ktoś lepszy? Proszę pana, a ja panu odpowiem zupełnie nie tak. Nie wedle tego, co wiem, ponieważ nic nie wiem. Ponieważ historia jest nieprzewidywalna. Ponieważ Związek Radziecki skończył się z minuty na minutę, a myśmy wszyscy myśleli, że się nigdy nie skończy. Nie sądzę, aby masy Rosjan wyszły na ulicę, nawet spowodowane totalną biedą, która niebawem im zagraża, ponieważ nie mają w sobie ani takiej siły, ani takiej woli, żeby się przejawiać milionami na ulicach. Setkami tysięcy tak, ale to jest za mało do zmiany władzy. Kto po nim? Nie wiem. Albo ktoś być może z jego otoczenia, mniej okrutny niż on, ponieważ tak okrutnego człowieka jak on to nie ma. A ja bym chciała, żeby wyszedł z więzienia Aleksiej Nawalny i żeby on został prezydentem Rosji. I za to trzymajmy kciuki. Krystyna Kurczap-Redlich, dziennikarka, znawczyni Rosji, kremlinolożka, putinolożka, jak to ładnie nazwaliśmy. Dziękuję. Nie, raczej ja 15 lat mieszkałam wśród Rosjan, więc na zwyczajnych warunkach dosyć mizernych. Ja jestem po prostu sympatyczką narodu rosyjskiego i totalną przeciwniczką władzy totalnej. Dziękuję bardzo serdecznie w takim razie za rozmowę i zapraszam do czytania tej, ale też paru innych bardzo ciekawych książek. Tam znajdziecie państwo odpowiedzi na wszystkie pytania. Dziękujemy, do usłyszenia.